Witam Was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone. Karczem na bójka, nawet nie otwieram tego, żeby zdziwić się razem z Wami. Jaka to będzie karczem na bójka? Spotkanie na rozdrożu, spotkanie na rozdrożu. Wybierz klasę i zobaczymy, co tam razem siedzi w Twojej talii. Pewnie nowe karty. No właśnie, nagroda podstawowa? Podstawowa. A się zdziwiłem. Myślałem, że z tych nowych będzie. Dobra, najniższy poziom. Dobra, bierzemy trolla. Ciekawe, dlaczego ja w karczenej bójce zawsze biorę swoją najsłabszą talię. Może dlatego, że tam nieważne, czy przegram, czy wygram, tam z rankingu nie spadam, a poza tym tutaj nie dostaję swoich kart, więc się nie będę wkurzał. No, to mi się podoba. Mistrz Ewolucji. Przemień przyjaznego strzelnika w losowego strzelnika kosztującego jeden więcej. Za każdy ze swoich totemów. Zobaczymy. Dobra, żeby nie tylu dupy. Coin i to? Dla mnie spoko. Pierdziele, to będzie Face Hunter. I co to za karty? No bez wstady. Ty, w następnie mogę to. I dodam jemu. I dzięki temu będzie dokładnie tak samo jak przed tym dodaniem. Ale tak na dobry początek. Duchowy wilk. Co? Skopi atak i zlowie przyjaznego stronnika. Aha. Mamy coś z okrzykiem bojowym? Chyba nie. Ale i tak jego wolę wystawić, bo patrząc na staty, nawet lepszy. Aż tak od wszystkiego nie zginie. A, dobra, to jest okej. Jak najbardziej okej. Mam dwóch stronników na stole. Tam jeden obity, ale no cóż. Co bym mógł w następnej? To plus totem? Co chwilę przyjaznego, nie ma stołu. I o to chodzi. Dobra, już o to mnie chodzi. Nie no, na dwóch stronników takie coś za trzy. Przyzwij żywioła kapsel 2. Nie fajne. Dobra, ten na środku. Żeby drugim takim nie walnął. Tak to musi w tego albo w tego, ale wszystkich mi nie zabije. Ten jest ok, bo nikt nie zginął. Dobra. To
Jakbym to dał? Srebrna luna nie zginęła, póki my żyjemy. Dobra. Z tego nie wychodzimy. A nie, mamy i tak tak od cholery broni, więc po co pisić. Z tego wyjdę jak będzie 5, chociaż nie, może kilkomand. Albo coś tam wybuchowym, czyli zadaję 5 punktów obrażeń oraz 2 sąsiednim stronnikom. A chcesz się zdziwić? Dobre zagranie. O tym samym koszcie. Co za to dostanę? W pierdol. Ty, tego i buma. Raczej nie mam mecha. To? Plus co? Nigdy tego nie używam, więc niech będzie. Wiem, że mógłbym to i to, ale chciałem to. Ty! Nawet nie doczytałem tej broni, ja nie wiedziałem, że agonia daje stronnika 4-2. O, a okrzyk bojowy nie przeczytałem. Wygraj z przeciwnikiem. Kurde, na turniejowy brałbym. Dalej troll. Okej. Ten, okej. Okay. No, ci tak niezbyt. Dobrze, że z magiem nie gram. Wulkaniczny furiat, no bez... Dobra. To sobie ja robił, włożył go do deku. No właśnie, wiecie, że jest jakiś tam spaczony furiat i ma statystyki 1-5? Że tamten jest lepszy. Będę mieć 2 przyciążenia i nic nie zagram. Taunt. Nauczyciel szermierki. Co? Kosztu 3 takie coś? To powinno być kosztu 2. Dobra. Nie no, żartuję. Już tak mnie nie pojebało jeszcze. Jeszcze. Jesteś mistrzem tańca. No. Ty, zaraz temu 0,5 wyrównam atak. Do zdrowia. Przepraszam, mam jedno pytanie. Co to za karty? Nie wiem, reszta spoko. Dobieranie mi się nie przyda, bo mam za drugie karty. I tak, tak, wszystkich mnie wystawię chwilowo. To mi się przyda za jakieś 5 tur dopiero. Nie lepiej tego? Żeby potem jeszcze raz dobić, no chyba, że co innego chciał wykombinować. Myślę, że mam co innego. Blaze, żeby tego zabić? Nie. Dobra, nie wygłupiam się. Tego biorę. Chociaż czekaj, przecież wygrałem już. A, to mogę. O, tego ustawię. Zaklinacz mgieł. Teraz to by był spoko do tego, żeby przeżył więcej. Czy ty nie czytałeś tej karty? Przywróć...
Czekaj, duchy są niespokojne, czy przejmie? To jest, te zaklęcie nie jest, że podleć 3 i daj sobie stronika 1-3, tylko podleć 3 i jeśli dalej będziesz ranny, to wtedy dobierz stronika, znaczy będziesz miał stronika na czole. O! Druid minimalnie. Dobra, żeby było do kamerki. Balfurion kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Muszę chronić dzikie ostępy. Dobra. Daj twojemu bohaterowi plus 4 do ataku w tej turze lub otrzymujesz 8 pancerza. Spoko. Myślę, że zostawię sobie 4. Jakbym chciał coś dobić, albo 8, jakbym grał przeciwko Agrotekowi. Sprytne, sprytne. Dobra, do tempa. Przepraszam. Czy ta łuczniczka może strzeli sama w siebie? Ta strzeli w niebo. Się sama zabije. Wiedziałem, że się podleczy. Znaczy nie no, trollowałem, że się podleczy. O, z tym będzie combo. Kiedy przyzwiesz strzelnika, daj mu 1-1. Spoko karta. Skubany? Miał podobne do tego. Potrzebuję karty? Strzelę sobie jednego. Powiedzmy, że tak. A poza tym niczego innego bym nie wymyślił zbytnio. Jeśli jest to bestia, dobierz karty. Gotowe. Niby spoko na tego, no ale jakoś nie chcę dobierać kart, a poza tym wolę przeczekać z tym. Czyżby zrobić pradawny face? Is the place? Nie. Tego walnąć, potem tym. Ale ten dalej żyje. Czy może się wstrzymać z atakiem na tego? Znaczy z rozbijaniem go. Witam. Witam, Piotrek jestem. No, to było spoko. Gdybym miał jeszcze coś za dwa. Ty żyjesz. Do czasu. To kurde odpowiedział. Ty, ja pierwszy raz chyba go wystawię. Znaczy nie, kiedyś wystawiłem, ale przeciwnik się podał od razu.
Słuchaj, przydałby się do kilku. Wózek. Kolcu. Wiem, że niby nie pod manekern, ale ten się przyda na kilku. A nie tylko na jednego. Ale średnio, bo o jeden mniej, ale twarzą nie można. Znaczy, raczej twarzą trzeba. Ten to się kombi? Wolałem go zabić, bo by mi stronnikami nas pomował. Trochę się tego obawiałem. Dobra, wystał coś? Kurde. To się życzy jeden. No, coś mi się wydaje, że przegrywam. Ciekawe dlaczego. Nie każdy błądzi, kto wędruje. Bez przesady, ja myślałem, że to ja miałem top deck. A to on już ma drugi. Po co go leczył? Nie mógł u siebie? Kurde, no trochę marnotrawstwo małe. Gdzie z drugiej strony by musiał mieć mega farta, żeby mieć trzecią legendę. To? Trochę wątpię. Kurde, bo ten przeżył. Dobra. Szkoda, że tamtego mi wtedy przejął, ale się dziwiłem, że go zbufował od razu. Ty ciekawe, czy ma Ketuna? O, fuck. A nie, nawet Ketuna nie ma. Kurde. Taktycznie powiem ci. Powierzę. 5 sekund później. Chyba się myliłem. Z jednej strony za takim 5 lub większy. Nieźle. Widziałem, że tego mam. Coś mu szybko poszło z moimi stronnikami. Z moim stronnikiem raczej. Cosik za szybko powiedziałbym. Stronnika, bo tu nie mam żadnych stronników. Potrzebuję jakiegoś koksa. Na przykład lowodowego furiata. Nie no, tego biorę. Czekaj, lodowy furiat by był spoko z tym nawet. Nie, ten jest lepszy, bo zniszczenie stronnika atakiem 3 lub mniejszy oraz 5 lub większy na niego nie działa. Kombo. Za 6. O, duszak nie na jednego stronnika. Jeśli nie zaatakuję tym 3-4, 4-9, to znaczy, że to jest wyparowanie. A nie, to to może być. Wolę, żeby on bardziej obroczył, on. Wolę, żeby bohater bardziej oberwał. Coś mi się wydaje, że on aż tylu damage'a nie ma, żeby mnie zabić.
pilo wybuch. Ale mu się przyda to leczenie? Szkoda, że to jemu też bufuje. Ta, pozabijam swoich stronników. Jakby go tu zabić tego? Jakby go tu wyciszyć? To będzie lepsze. Czy może taktycznie walnę, wyczyszczę, bo by zadawało 3 i by ten 2-4 przeżył. Gdybym wyczyścił, ten by zginął, ale by przyzwał się 2-2. Tak wiem, głupie. Ale ja już wygrałem, więc nawet 2 razy. Ja już wygrałem 2 razy, więc już nie muszę. A, tak sobie mawiaj. No, dlatego on ma 4 ataku. Dlatego ja mam przesłane. Ty, właśnie. Szkoda, że stronnikowi. Tak to było, 6, 12, 16. Wiem, że niby on powinien atakować, ale nie chcę ryzykować. A to nieważne czym. Dobrałbym, znaczy moc specjalną potem w niego, czy w niego potem moc specjalną, bo i tak, jakby to powiedzieć. I tak by to go nie zabiło. Dobra, zabij go na śmierć. Nie patrzę. I co, udało się? Okej, dzieje przyszka. Ja pierdzielę. Ja bym ci radził szybko się pozbyć tej broni. Ja bym dał 3, 6, dwukrotnie, czyli 12 plus ten 15. O, fuck. Dobra. Jakby co, no to ja zbieram pakiety. Teraz zbieram sobie jeszcze jeden. Kupię jeszcze dwa, żeby taki większy opening zrobić 25 pakietów. 12 będzie klasycznych i 13 z nowej przygody. Znaczy, nie nowej przygody, tylko... Niech będzie przygoda. Dobra, więc to by na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, likujcie. Trzymajcie się. Nara.